Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY NC i z Ruskinsi oczywiście się znajdujemy dzisiaj. No i lecimy ze skrzyneczkami oczywiście z naszą AWP-ą Desert Hydra. 3600 zł koszt takiej bitewki, więc zobaczymy jak nam oczywiście pójdzie. Ja ci przypomnę o konkursie na skinę. Jak chcesz wygrać, sub dzwonek, łapę w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz. Dołącz na Discorda, bo tam też będą giveawaye i są giveawaye, tak? Wszystko oczywiście w zależności od waszej aktywności na Discordzie. Jak będzie ona lepsza, no to skiny będą lepsze, będą częściej, ale mamy zobacz! Tutaj tak mówię, że tutaj widz może wygrać u mnie na Discordzie skina i tutaj AWP Hydra dla wuja leci, a tutaj dla pota jeszcze leci! Ale poczekaj, to jest, trzeba się uspokoić, tak? Bo to jest różnica niewielka. Jeżeli w tej ostatniej skrzyni coś złego się wydarzy, no to możemy przegrać, no ale no zobacz, obie te AWP-y lecą w tym momencie do mnie i mamy 13 tysięcy złotych. Fantastyczne, naprawdę fantastyczne zaczęcie filmu. Zobacz jeszcze, jakie tutaj czerwone skiny są w tej topce, więc nie wiem, może spróbujemy tutaj upolować właśnie jakiegoś, nie wiem, no może niekoniecznie Butterfly'a, chociaż Butterfly też jest do upolowania w skrzyni właśnie Supreme. Pięć taki szek! Czy to jest mądry pomysł? Totalnie nie wiem, ale wrzućmy. Przypomnę oczywiście, no tak jak powiedziałem, na Discordzie konkursy, dołącz sobie oczywiście, użyj kodu CROXY na CSGUSKINSIA, jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku, sobie sobie klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik, o tutaj, i wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x. Możesz wtedy oczywiście skrzyneczkę na start za free odebrać i 10% więcej do każdej wpłaty i kodu możesz używać do woli. A jeszcze ci powiem zaraz jedną fajną rzecz, bo oprócz tego, że masz do wygrania u mnie, no generalnie skin na odcinku, masz do wygrania na skins free.pl, tak samo też sobie możesz dołączyć i oczywiście wziąć udział. Czekaj, czekaj, bo tu 3800, okej, okay, nadrabiamy, ostatnia skrzynia i czy tu będzie, no szczerze nie wiem co tu drożę. No przegraliśmy jakieś, nie wiem, 20 zł, nie no 13, 14 może, ale tak jak wspomniałem, to nie wszystko, bo jeszcze zobacz, patrz ile wrzuciłem ci ostatnio skinów do wygrania. Możesz sobie oczywiście wygrać każdego z tych skinów i no możesz sobie teraz zatrzymać i zobaczyć, że tutaj na przykład jak płacisz 3 dyszki minimum, no to wtedy tak naprawdę możesz wziąć udział w wszystkich w tych konkursach. Jeżeli wygrasz, no to dostaniesz od razu powiadomienie właśnie z takim prezentem, że skina wygrałeś. No jak chcesz płacić sobie mniej, no to dajmy na to, możesz sobie wpłacić 15, możesz sobie wziąć udział w tym konkursie, w tym i w tym, no i tak dalej, więc możesz sobie spauzować, zobaczyć jakie skiny tutaj możesz sobie wygrać i oczywiście, no im więcej wpłacasz, no to tym ta szansa jest większa na wygranie tych skinów. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, jak wygrasz po wpłacie z kodem CROXY, to otrzymujesz od razu informację, jak oczywiście wygrałeś, że no skina po prostu wygrałeś, tak? 9 koła, tyle nam zostało, więc no ja tutaj już powiedziałem co chciałem, tak? I powiedział co wiedział, powiedział co chciał, spróbujmy skrzynię Gemstone. No ja takie mam tutaj z tą skrzynią takie love-hate relationship, więc zobaczmy, trzy takie skrzyneczki, koszt 5 koła, no jest to dosyć spory wydatek, ale no wiesz, że któregoś pięknego dnia, jak wejdę sobie na bitewkę i tą właśnie skrzyneczkę sobie wrzucę w bitewkę, co ty, nie, nie, Gemstone, powiem tak, pamiętasz co mówiłem na starcie filmu, że musimy zrobić jakieś polowanie na czerwoną kosę, na jakieś ruby, niekoniecznie na butterfly, ale na jakieś ruby i ze skrzyni za 1680 zł, no dostajemy tego rubiego, tak? Ale ja nie mogę, ile na to procent, szans było, stary? Ja muszę to w tym momencie zobaczyć, nawet to nie była ulepszona wersja tej skrzynki, to była normalna skrzynka Gemstone, 0,025% szans na tą kosę, stary. No to co się wydarzyło teraz, w tym momencie 68 koła w balansie, stary, fantastycznie się ten film zaczęliśmy, fantastycznie, no może nie kończymy go jeszcze, bo to jest tak naprawdę, ale pamiętam jak właśnie chodziłem do szkoły, no to właśnie nauczycielka języka polskiego powiedziała, że jakieś takie wypracowanie chyba czy coś powinno mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie. No to tutaj właśnie mój film też ma taki dobry wstęp, dobre rozwinięcie i mam nadzieję, że będzie też dobre zakończenie, więc zobaczmy. Pamiętaj, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, coś takiego. No ale my tutaj bardzo dobrze zaczęliśmy, bardzo dobrze idziemy, że tak powiem, przez ten film. No i generalnie mam nadzieję, że też dobrze go tutaj skończymy, ale póki co, czy jest sens tą skrzynkę wrzucać na boostek? Tak, tutaj naprawdę bardzo dużo z niej zarobiliśmy. No spróbujmy, 10 koła, jest, patrz tu! I 20 tysięcy, ktoś wątpił, decyzję wuja. Patrz, jest Talon Szafir, jest Doppler, Face 4, bajonet, sprzedajemy wszystko i mamy 77 koła, stary, to jest niepojęte, to jest naprawdę niepojęte, jak my dzisiaj tutaj, kurczę,
No, przepraszam, ale ja tutaj naprawdę mocno dzisiaj Cisco Skinsa okradam na, że tak powiem, pęgę grubą. No nie wiem, czy to 3% rubi jest sens wrzucać, to mamy taki budżet, że wrzućmy sobie 10 takich skrzynek, wrzućmy na 3 osoby, jak tutaj jeszcze z tego rubi trafimy, no to naprawdę będę w szoku, ale no chciałem tą skrzynkę otworzyć, ale budżetu aż takiego nie było. Dzisiaj, no totalnie niespodziewanie tak naprawdę ten budżet się pojawił, tak? I zobaczmy, 10 tych skrzyneczek, o kurcze, pieczone, no już Adrian tutaj zaczyna, że tak powiem, strzelanie. W pierwszej tej skrzynce już ta MG... Aha, to nie jest szafy, to nie jest szafy, to nie jest ruby. To jest butterfly, stary. No powiem tak, jeżeli uda nam się FN-kę zdobyć, tego rubiego, M9-teczkę, no to... Nie no, to są jaja jakieś. Czemu ta bitwa jest taka obfita w takie skiny, ale czemu tutaj Adrian zdobył tą kosę, którą, że tak powiem, pożądamy tutaj. Bitwa za 17 koła, przypominam, a w tej bitwie już się bitwa toczy o 67 tysięcy złotych. Nie, to nie jest Ruby, to jest Slaughter. No dlaczego? Ale patrz, tutaj field testy, tutaj minimal wear. No nie, no to się nie może tak skończyć, stary. No, trzeba podjąć rękawice, no jedna ta... Nie no... Jeden rubi, proszę, jeden rubi. A w ogóle jakby to był Under, to tak naprawdę Michael by nas wszystkich tak w dziurę załadował. Ale tutaj no właśnie, to jest różnica 37 tysięcy, to jest no jeden rubi. Jeżeli spadnie mi teraz rubi, no to bym to wygrał. No ale no niestety się nie wydarzyło i Adrian 77 koła sobie przytulił. Nie podoba mi się to, ale no nie będę już kusił losu, tak? Jesteśmy naprawdę na Giga Plus. Nie chcę tego jak zwykle w parę dni przegrać, więc ostatnia bitwa na dzisiejszym odcinku, bitwa, no już niech będzie na 20 koła, 12 skrzynek, ametyst, bitwa na 3 osoby i tym razem bitwa niech to będzie pod psem. Jak tak ładnie nam oddawało na trybie normalnym, no to zobaczymy jak ten underdog, chociaż podejrzewam, że klątwa zostanie podtrzymana, tak jak oczywiście ostatnio mówiłem, że no akurat zawsze jak zmieniam tryb bitwy na underdoga, to wtedy zaczynają mi lecieć same najlepsze skiny, tak? Ale póki co, no to i samo zaczyna mocnym strzałem, 4300 zł. Tutaj Adrian, zobacz, też karambit, 2800, no i w tym momencie jesteśmy, no, na przegranej pozycji, ale jednak wygrywamy, tak? To jest cała oczywiście magia underdoga. 500 zł w naszym ekwipunku, no naprawdę musielibyśmy jakąś mocną kosę trafić, żeby tutaj jakkolwiek zacząć się zbliżać, tak? Bo... No wiadomo, tak naprawdę wszystko to się może zmienić w jednej skrzynie, no ale tutaj właśnie 2800, kolejny freehand karambit, tym razem dla Isamu, 7800, no on już będzie miał ciężko do tego wrócić, no ale ten karambit ultrafiolet, no nie pomaga nam, tak, jest to 2700, nie ma tragedii, tak, nie ma tragedii, bo dalej mamy, no 2000 byśmy musieli za dwa koła trafić, żeby do Adriana się zbliżyć, no ale on teraz M9 trafia za 4300 i w tym momencie najbliżej, no zobacz stary, oni mają po 10 koła, oj, tutaj 3 koła, no niebezpiecznie się zbliżamy, tak? To już strata tylko 2000, żeby tu się nic złego nie wydarzyło w tych dwóch ostatnich skrzyniach. To jest 12 tysięcy ma Adrian, ja mam niecałą dychę, ostatnia skrzynia, żeby tu się nic, proszę, żeby tu się nic złego nie stało. No to jest strata 3 koła, bym musiał, nie, proszę nie, ja pierdolę.